Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Pomidorowy.pl i witam w kolejnym odcinku Road to Crash Team Racing Nitro Fueled. Więc dzisiejszy odcinek będzie dosyć wyjątkowy, prawdopodobnie możliwe, że to i będzie ostatni odcinek i tak jak zapowiadałem w poprzednich odcinkach, dzisiaj rozpoczynamy sekcję post komentary, gdzie pierwsze cztery, że tak powiem, wyścigi, a raczej mistrzostwa będą w montażu, czyli wiecie, przyspieszony gameplay i muzyka z jakichś tam crashy. Tak jak widzicie tutaj, od żółtego do czerwonego będą, że tak powiem, montaże. A purpurowy zostawimy sobie jako już takie normalne live komentowanie. No i oczywiście tam jeszcze zmontujemy sobie relikty, ale to wszystko w swoim czasie. Więc tutaj wam pokazuję, że to co zdobyliśmy tak jakby od poprzednich odcinków, tak wyglądał nasz stan, czyli mieliśmy razem 58% gry. No i co? Zaczynamy sobie w tym let's playu trochę od dupy strony, bo zaczniemy oficjalnie od żółtego tutaj klejnotu, więc myślę, że bez zbędnego przedłużania wjeżdżamy i rozpoczynamy montaż. Więc zdobywając żółty klejnot, odblokowaliśmy właśnie w tym momencie pinstripe'a po toru i będziemy mogli w nim jeździć w trybie Arcade, Time Trial, Versus oraz Battle Mode. No i oczywiście tam kapy z głównego menu, ale raczej to już wszyscy wiemy. O! Rodajadzia! To jojko to narzo, jo? I nie powiem, że nie, ale ten dialog Aku Aku był dosyć dziwny.
Tak więc, no cóż, mam nadzieję, że wam się podobał montaż tutaj, że tak powiem, wyścigów żółtego dżema, więc bez zbędnego przedłużania lecimy sobie teraz z niebieskimi, co nie? A raczej z niebieskim dżemem, więc ja od siebie dodam miłego słuchania sobie tam muzyki, jakich tam dodałem, a raczej muzyki, a my widzimy się, kiedy zdobędziemy niebieski klejnot. Zdobywając niebieski klejnot, odblokowaliśmy postać Komodo Joe. Więc teraz będziemy mogli sobie Komodo Joe jeździć w trybie Arcade, Time Trial, Cup versus oraz Battle. O ile dobrze w takiej kolejności powiedziałem. O! Rodaj jadzia! Tojojko to mardzo, jo? I wciąż mam niesamowitą bekę z tego, co on tutaj, że tak powiem, biadolił. No dobra, tak więc co, lecimy sobie teraz na zielony klejnocik. I tyle ode mnie, co ja mogę więcej powiedzieć. Zobaczymy, jak nam pójdą zielone klejnoty. We'll be right back.
Więc zdobywając niebieski klejnot udało nam się odblokować postać Papu Papu, więc teraz będziemy mogli jeździć Papu Papu w tryb Arcade versus Time Trial Battle oraz Cupy. Oh yeah, man! Swoją drogą te challenge są coraz to trudniejsze, zresztą jak pewnie widzicie na gameplayu, że mam kopaną dupę za każdym razem. Dlatego też tego nie skomentowałem, kiedy zdobyliśmy niebieski klejnot, ale możecie zobaczyć nawet na przyspieszeniu, że mam kopany zadek za każdym pieprzonym razem. No i tak naprawdę zostały nam już tylko dwa klejnoty do zdobycia, czyli klejnot czerwony oraz klejnot purpurowy. Oczywiście purpurowy będzie w live produkcji, a my za ten czas wjeżdżamy do czerwonego klejnotu i przedstawię wam kolejny montaż. Więc zdobywając czerwony gem, aktualnie mamy odblokowanego Reapera Roo. Tak więc możemy Reaperu teraz jeździć w tryb Arcade, Battle, Time Trial, Versus oraz wiele, naprawdę wiele innych trybów. Oczywiście poza Adventure Mode, ponieważ ta opcja zostanie dopiero dodana w Crashu Team Racing Nitro Fueled. I Reapera Roo, tak jak i tych bossów, których żeśmy tutaj odblokowali, będziemy mogli odblokować w inny sposób, nie za pomocą zdobywania klejnotów, tylko za pomocą ich od razu pokonywania. Tak więc, jeżeli będziesz sobie chciał grać Reaperów w Nitro Fueledzie, nie ma problemu, pokonaj Reapera Roo i będziesz mógł w trybie Adventure nim sobie jeździć i w zasadzie to nie tylko w Adventure i tak dalej. Jestem ciekaw, kogo oni dadzą w kapy, w sensie, że gdy zdobędziecie te kolorowe klejnoty, to kogo się odblokuje. Ale dobra, nieważne. Ja tutaj się z wami żegnam w postprodukcji, mam nadzieję, że wam się montaż podobał i teraz wraca Pomidor, który powinien prowadzić tą serię w live produkcji, no i co? Pomidor z postprodukcji się żegna i przywitajcie Pomidora w live produkcji. Siemanko! Witam was bardzo serdecznie i zanim zapytacie się mnie, dlaczego w połowie tak naprawdę tego odcinka dałem intro, to jest dlatego, żeby oddzielić troszeczkę postprodukcję od live commentary, czyli tego, jak od początku prowadziłem ten let's play, czyli tak jakby na żywo z moimi reakcjami.
No i teraz jedziemy sobie, że tak powiem, do purpurowego dżemu, żeby tutaj generalnie zdobyć już ostatni dżem cup i zabrać się za relikty, czyli za ostatnią rzecz, która nam brakuje, żeby, że tak powiem, pojechać na rewanż z Nitrusem Oxidem. Oh yeah! Dobra, bez zbędnego przedłużania wjeżdżamy tutaj. Dlaczego zostawiłem purpurowy gem cup normalnie? Dlaczego w ogóle nie przyspieszyłem tak jak poprzednie kapy? Otóż z tego względu, że purpurowe kapy wyróżniają się tym, że jest to po prostu, jak widzicie, boss rush. Dokładnie tak, jedziemy tutaj ze wszystkimi bossami poza Oxidem. Tak więc bez zbędnego przedłużenia jedziemy z Koksem. Oczywiście oni są traktowani tym razem jako zwykli, że tak powiem, przeciwnicy. Tak więc oni nie mają swoich nadzwyczajnych mocy, że na przykład nie ma tutaj czegoś takiego, że Reaperu, nie wiem, ma nieskończoność dynamitu, czy tam, nie wiem, Pinstripe ma nieskończoność bomb, czy Papu Papu ma nieskończoność eliksirów, czy Komodo Joe ma nieskończoność nitr. Po prostu oni są traktowani jako normalny komputer. Tak jakbyś się z normalnym graczem ścigał. I zauważyłem dziwną zależność, że Pinstripe jest coraz to gorszy w tych kapach. Jak sami zresztą widzicie, jest na samym końcu. I moja teoria jest taka, że po prostu Naughty Dog prawdopodobnie zły kod Pinstripe'a wpisał. Bo nie wiem, czy wiecie, ale każda z postaci ma jakiś tam kod przypisany. Kod tam w sensie liczbowy, kreskowy, czy kij wie o co chodzi. W każdym razie każda z tych postaci ma ciąg cyfer i podejrzewam, że po prostu kod Pinstripe'a został albo nie zaimplementowany w kapę, albo po prostu zapomnieli go zaprogramować, by był on tak jak pozostali, bo większość, jak widzicie tutaj, Papu Papu, czy Komodo Joe, czy Reaperu mają normalną swoją prędkość, a Pinstripe jest w jakiś dziwny sposób zwolniony. Chyba że zrobili to celowo, bo wiedzieli, że Pinstripe jest szybką postacią i mogłoby to się źle skończyć, gdyby miał swoją normalną, naturalną prędkość. Oh yeah! 37. Brawo, brawo, brawo Polarek. Udało ci się, dokonałeś tego. Zuch, zuch, kurde, misiek. No. I tak swoją drogą jeszcze, bo pewnie jesteście ciekawi, skoro to jest boss rush, dlaczego tu nie ma Nitrusa Oxida? Otóż z tego względu, że ponoć plotki kiedyś były takie, że Oxide oryginalnie miał być dodany, ale ze względu na to, że Oxide jest jednym z najszybszych ścigaczy, to pozbyli się jego. Dlatego, że po prostu Oxide mógłby tutaj, że tak powiem, być chamskim komputerem. Zresztą możecie już to zauważyć po tym, jak on fal startuje w swoich wyścigach. A mówiąc o Oxide, jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, bo pamiętam, jak kiedyś za czasów normalnego Crasha Team Racing, nie wiem, czy wy też słyszeliście o tym, ale były te najróżniejsze plotki i tak dalej, że ojejku, Oxide miał być planowany jako grywalna postać. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że Naughty Dog zapytane w wywiadzie albo po prostu odpowiedziało na te tak jakby pomówienia i te troszeczkę oszczerstwa. Odpowiedziało, że Oxide'a nigdy nie planowali jako grywalnej postaci. Oxide po prostu był zawsze planowany jako boss i nie był planowany jako grywalna postać. A to, że fani za pomocą Game Sharków i innych kurde pierdół dostali się do kodu gry i zaczęli sobie grać Oxide'em, no to... No nie wiem jak mam to skomentować, ale po prostu wiem tylko jak Naughty Dog na to odpowiadało i mówili, że oni nigdy nie planowali dodawania Oxide'a jako postaci, którą możesz grać. Tak swoją drogą, wydaje mi się, że Oxide i Penta Penguin są troszeczkę dość jakoś powiązani sami ze sobą, bo jak już wspominałem wcześniej odnośnie tego kodu całego postaci, nie, że tam każda postać ma tam jakiś kod cyfrowy. Penta Penguin i N-Oxide mają dosyć do siebie zbliżone kody. Więc to daje troszeczkę taką pewność, że Oxide może tak naprawdę jest nadpisany pod Penta Penguina, albo Penta Penguin jest nadpisany pod Oxide'a. No. Troszeczkę brzmi to znajomo, co nie? Bo coś takiego, a raczej podobna taka afera wybuchła
z Pokemonami, kiedy to jeden z Pokemonów był nadpisany jako Missingno. I nie mówcie, że ja to przegram. Nie przegram tego. Właśnie, nie przegram tego, kurde, co ja mam przegrywać? Ja pierniczę. Swoją drogą Pinstripe już jest na miejscu trzecim, ale tak, Oxide i Pentapinguin są w jakiś sposób ze sobą powiązani, jeżeli chodzi o to, bo mają do siebie podobne kody zresztą. Poza tym, z tego co widziałem, duża ilość graczy, jak grało Oxide'em w trybie Adventure, bo też się tak zdarzało, że przykładowo ktoś, nie wiem, jechał Oxide'em w tryb Adventure, nie wiem, z Reaperu albo z kimś w boss fight, tak zwany, to gdy wyjeżdżali z powrotem, wiecie, po zakończonym boss fight'cie, to już byli w postaci Pentapinguina, więc o czymś to świadczy. Nie wiem o czym, ale wiem, że o czymś to świadczy. Pewnie Dawid, w sensie jeden z widzów, który tutaj się udziela, pozdrawiam bardzo serdecznie, bo przyjemnie mi się odpowiada na twoje komentarze, nie powiem, że nie. Pewnie będziesz miał na to jakiś argument czy coś. Ja tylko wiem, że były z tego różne afery i ludzie nakręcali to, mianowicie, jeżeli chodzi o Oxide'a. I samo nawet, powtarzam raz jeszcze, Naughty Dog potwierdziło, że Oxide'a nie planowali jako grywalnej postaci. A mówiąc jeszcze o Pentapinguinie, nie wiem czy wiecie, ale Pentapinguin w różnych regionach gry, w sensie wiecie, jak jest region PAL, NTSC i NTSCJ, to w tych regionach ma różne tak jakby wskaźniki prędkości. Z tego co wiem, najszybszy jest on w wersji europejskiej, tak, o ile się nie mylę. Najszybszy jest on w wersji europejskiej, najwolniejszy jest właśnie w wersji amerykańskiej. Nie wiem jak z wersją japońską, bo tym się nie zagłębiałem. Ale jeżeli chodzi o postać Pentapinguina, to nie odblokowujemy go po przejściu purpurowych dżemów, a raczej dżem kapów. Bo inną postać odblokowujemy. Pentapinguina możemy co jedynie kodami odblokować. I to wszystko, jeżeli chodzi o tą postać. I myk, kurde! Yeah! Trzecia trasa z czterech zaliczona. Ale jestem zadowolony. No. I lecimy dalej. Z ostatnią trasą. Dobra, jesteś my. Dobra, wracam z powrotem. I lecimy z koksem. No i co, lecimy sobie tutaj z ostatnią trasą z purpurowych dżemów, dżem kapów. Z Hot Air Skyway. Nie wiem dlaczego chciałem powiedzieć Ocht. To nie jest takie słowo, nie ma takiego słowa w języku angielskim, Michale. Nie ma Ocht, kurde. Czy ja mam bomby? Zaraz kogoś tu poczęstuję. O, papu dostał. I Komodo Joe. Dobra, udało się. Reaper udał się ten. Reaper wjechał w swoją bombę. O kurde, w swoją broń, tak. To chciałem powiedzieć. Ale jak widzicie tutaj, kurde, komputer jest diabelski. Tak samo jak na poprzednich Jam Cupach. Swoją drogą powiem wam szczerze, że jeden z trudniejszych Jam Cupów, jaki był dla mnie, z tych tutaj co były w trakcie montażu, to był niebieski właściwie i zielony, bo to był jeden z trudniejszych Jam Cupów. Powiem wam szczerze, że komputer mi tam niemiłosiernie kopał zadek. Bo żółte to one... Żółte i niebieskie to są właśnie te takie ciężkie. Zielony zresztą też był, bo czerwony to jest taki najbardziej lightowszy, bo to pokazuje tylko, że komputer, wiecie, dopiero co wchodzi w fazę takiego, powiedzmy, bycia trudniejszym. Jakkolwiek to brzmi. Bum, 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 bum. Piup. Dobra, niech oni sobie jadą normalnie, my sobie pojedziemy górą. Oczywiście ze skrótu jak najbardziej skorzystamy. Bo why not? Czemu by nie? W
Szanuję bardzo muzykę z tego Hot Air Skyway. Mega fest szanuję. Ten śmiech Polara w ogóle w wersji japońskiej też jest kozak. Patrzcie, jak w ogóle oni są daleko, nie? Dosłownie nie ma co tutaj, kurde, się śpieszyć, bo oni nas już nie dogonią. Jak to mawia pewne polskie, znaczy to raczej nie polskie przysłowie, jak pewna piosenka? Nas nie dogoniat, o, nas nie dogoniat. Kurde. Polara nikt nie dogoni, bo Polar to jest, kurde, życie. Polar to jest pros. Ludzie, udało się przejść wszystkie kapy z całej tej gierki. Aż nie wiem, co wam powiedzieć. No i z taką właśnie oto tabelą zakończyliśmy wszystkie Jam Cupy. Na podium oczywiście zostaje Komodo Joe oraz... Papu Papu? Czy Reaperu to był? Chyba Reaperu. Tak, Reaperu. No i cóż, pokonując fioletowe, a raczej purpurowe Jam Cupy, udało nam się odblokować Fake Crasha, więc teraz możemy nim jeździć w Time Tram, Arcade Mode, Versus oraz Battle. No ale oczywiście tam kapy z głównego menu. No i co? Mamy tutaj teraz na minimapce świecący się punkt. I zaraz tam do niego podjedziemy. Więc oto tutaj wszystkie portale są puste, bo już są zaliczone. No i co? Lecimy sobie teraz do tutaj dwóch osamotnionych punkcików, z czego jeden już się nam tutaj świeci na różne kolory. No i mamy tutaj jak najbardziej naszą trasę, którą żeśmy sobie odblokowali za 5 gemów. Więc co, wjeżdżamy tam. A tą trasą będzie Turbo Track, albo w Japonii ta trasa nazywa się Turbo Special Arena.